Instruktorzy w Puławskim Ośrodku Kultury Dom Chemika przez pierwszy tydzień wakacji prowadzili warsztaty zatytułowane Teatralne Lato. Była to już piąta edycja wydarzenia, podczas którego dzieci uzdolnione artystycznie miały szansę rozwinąć swój talent. Uczestnicy przygotowali się do wystawienia spektaklu opartego na pantomimie zatytułowanego Więcej niż trzy świnki, które zaproszeni widzowie mogli obejrzeć w sobotni wieczór. Wyzwanie było tym większe, że młodzi artyści nie przygotowywali się tylko aktorsko, ale budowali również scenografię pod okiem grafika. Ćwiczenia teatralne prowadziła pomysłodawczyni projektu Anna Filipiak-Matras. W tajniki baletu i tańca współczesnego wprowadzili uczestników Ilena Rogozik i Wojciech Gędek. Świat plastyki przybliżyła Justyna Szychowska, a o opracowanie muzyczne zadbał Michał Matras. Yes, sir.